Witajcie. Dziś zabieramy Was do jednej z najczęściej odwiedzanej miejscowości przez Belgów i Francuzów w Ardenach. La Rochelle. To miasteczko malowniczo położone w zakolu rzeki Orte, w cieniu tysiącletniego zamczyska. Zjedzimy miasteczko, wdrapiemy się na zamek, pójdziemy do knajpy na pizzę. Sprawdzimy ceny mieszkań u maklera w tej miejscowości, pokażemy gdzie zaparkować bez ciśnienia i pojedziemy na noc na kolejny dziki parking położony pomiędzy szczytami górskimi. Jak zawsze wiele informacji w formie mini przewodnika dla podróżujących kamperem, ale i osobówkami. Zapraszamy. Chodzi intro i jedziemy. No normalnie belgijskie Bieszczady. Normalnie, tak. Byłaby ciężarówka z naprzeciwka jechała, to byłby problem. Kuźwa. Kilometry mamy jeszcze? Kilometry jeszcze? Myślisz, że to tu? Już ludzie parkują? Już się zatykają, nie? La Rochelle, no. Jest 3 km dalej, nie? Kostące go spacerujemy. No. Wszystko tam wali, bo to wiesz, ludzie wygodni to parkują gdzie im blisko. Witajcie w kolejnym obowiązkowym punkcie w Ardenach. Jesteśmy w miejscowości La Rochelle. Nazwa miejscowości się wzięła od hrabiny o tym nazwisku. Miasteczko jest położone w pięknej dolinie, a nad samym miasteczkiem góruje średniowieczny zamek. W zasadzie ruiny tego zamku, które zostały wybudowane między X a XIII wiekiem. Pójdziemy obczaić. Przejechaliśmy przed chwilą przez to miasteczko. Jakbyście chcieli zaparkować kamperem, to jedynie przy bocznych uliczkach tutaj, bo nie bardzo jest gdzie zaparkować tym kamperem. Pokażemy Wam później, gdzie zaparkować, żeby się przejechać i przespać na spokojnie za darmo. No nic, idziemy powoli zwiedzać to miasteczko, zjemy coś, wejdziemy do jakiejś knajpy. Pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda. Miejsce ogólnie piękne, stoimy pod taką skarpą. Jak tu widzicie, oddalone jest od Bastoń 34 km. Bastoń widzieliście w poprzednim odcinku. Pójdziemy najpierw na spacerek, wejdziemy do jakiejś knajpy, zobaczymy, może coś przegryziemy, bo już jest wpół do pierwszej, no to jeszcze tak nasza pora obiadowa, to jeszcze tak godzina półtorej. I będziemy szli zwiedzać się zameczek, zobaczymy co to jest. Miejscowość jest naprawdę piękna. Za chwilę sami obejrzymy na własne oczy, bo tylko z samochodu żeśmy ją widzieli, tak więc z parkingami sprawa wygląda tak. Parkingi są tutaj darmowe, tam jest jeden parking, który płatny żeśmy widzieli, poza tym nie ma tutaj żadnego problemu, żeby się zatrzymać, czy spać tutaj nie wolno. Ale generalnie, o, zamek tam jest w tle, nie wiem czy widać. Generalnie miejsce jest przepiękne. Idziemy zwiedzać dalej. Zobacz. No. O, ale cudnie. Pięknie. Są tu też sałatki. Ja pizza standardowa, wiesz? Są tu też obiady, steki, spaghetti, jakbyś chciał. Ale ja biorę pizzę, bo pizza jest sprawdzona. O, pizza droga. Nie? 11 euro, bo nie ma tragedii. U nas za 8. Porównuję. I? Pytasz o smak pizzy? Tak. Rewelacja, nie? Naprawdę dobra. Niebo w ustach. Ciasto cienkie, pyszne, super, super. Polecone już w Google'ach, także... Idziemy na zamek. Szefowa. Kondycję łapie? Łapie kondycję przed Bieszczadami. Przed Bieszczadami.
Ale jest. Także jesteśmy na zamku. Jesteśmy na zamku La Roche. La Roche en Ardenne. No i znowu ku mojemu zaskoczeniu pani nie rozmawiała w żadnym języku, tylko we francuskim. No i weź to zrozum, no. Że pełen. Nic. Ale udało się oczywiście zakupić. Decyzja zapadła, Basko, kupujemy, bo czasami są problemy, naprawdę się tutaj dogadać. No kupimy, ten tłumacza kupimy, bo... A zobaczcie, jaki jest cudny. Ja się nie domyślał, więc... A, zobaczcie. Jak można w takim punkcie... turystycznym, gdzie turystów się przewala tak naprawdę tysiące, rozmawiać w jednym języku, ja tego nie rozumiem. No, ja bym przyciągała turystów, mając taką firmę, sklep, cokolwiek, tak? Miasteczko La Roche jest jednym z najpopularniejszych miejsc w Ardenach, którego historia sięga czasów celtyckich. Na dzień dzisiejszy w miasteczku zamieszkuje 4200 osób zajmujących się głównie obsługą turystyczną. Ponad miastem stoi enigmatyczna forteca z średniowiecza, widoczna z każdego miejsca w tym mieście, które rozbudowało się dookoła wzniesienia, na którym stoi zamek. Zamek La Roche został wybudowany na ruinach celtyckiego Oppidum w miejscu, gdzie obecność człowieka sięga czasów neolitu. Na ruinach celtyckiej warowni Rzymianie założyli obóz warowny. Na początku VIII wieku Pepin de Landen zniósł tam ufortyfikowaną willę. Około 844 roku Adelard, hrabia La Roche, założył tam pierwszy zamek, który znajdował się w rękach rodziny La Roche następne 300 lat. Po śmierci Henryka de La Roche w 1152 roku hrabstwo przeszło w ręce Henryka Ślepego, hrabiego z Namur. Namur to obecnie stolica sąsiedniej prowincji. Po śmierci Henryka Ślepego w roku 1196 zamek wszedł w posiadanie jego córki Ermesinde z Luksemburczyków i tym samym wszedł w posiadanie linii rodów hrabiów z Luksemburga. W XIV wieku mieszkańcy La Roche zostali upoważnieni przez Jana Abugle, hrabiego Luksemburga, do ochrony swojego miasta murami i wieżami, które wzmocniły w ten sposób system obronny zamku. Strategiczne znaczenie warownego zamku nie umknęło również Ludwikowi XIV, królowi Francji. Przejął posiadłość i od 1681 roku do 1688 roku skorzystał z okazji, aby ją przekształcić i wzmocnić jeszcze. Prace te jednak nie przyniosły mu wiele korzyści, gdyż zamek został przekazany zwycięzcom wojny o sukcesję hiszpańską i stopniowo został zaniedbany. Niestety, nieszczęścia zamków dopiero się zaczynały, gdyż w 1721 roku został poważnie zniszczony przez pożar wywołany piorunem. Józef II z Austrii kazał go wtedy rozebrać. Zamek został rozebrany w niewielkiej części i przez następne stulecia górował nad miastem. W XX wieku zamczysko padło ofiarą ciężkiego bombardowania okolic w grudniu 1944 roku, podczas bitwy w Ardenach. Na szczęście, do dnia dzisiejszego ruiny zamku zostały zabezpieczone i są one doskonałym przykładem architektury militarnej na przestrzeni wieków. Szereg Macha. W zamku przegoni nas deszcz, wypiliśmy szybką kawę w kamperku i kontynuujemy nasz spacer, bo... O, musimy obczaić wszystko, żebyśmy nie byli sobą, jakbyśmy nie obczaili wszystkiego, co tutaj jest. Ale pięknie. Zamek ci powiem, z każdej strony jest ładny, nie? O. I schodzimy na dół. Posiedzieć nad rzeczką, proszę, kajaki. Obok jest możliwość wypożyczenia kajaków. Park linowy, jazda konno dla zainteresowanych. Naprawdę jest tu co robić. Kłady oczywiście, jak w takich miejscach. Pięknie. No i oczywiście pięknie reprezentujące się ruiny zamku. I jeszcze tradycyjny rzut oka do maklera i tu jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, bo ceny wydają nam się nie za wysokie w porównaniu z innymi częściami.
Ta-da! Ale to nie wszystko. Nie wszystko, a co jeszcze? W środku jest tak przepyszne. A co jest w środku? Babeczki z bitą śmietaną. Aha. A to jest belgijska czekolada, naprawdę. Ile fajnie za wszystko? 13 euro. 13 euro, to nie ma tragedii. To naprawdę jest... Ludzie pokażą. Teraz nie mam ręki wolnej. Ale od razu. Bala na twarzy, także... Szefowo, jakie wrażenia? Super, malowniczo. Popatrzcie, jak pięknie jest. Cudowne miasteczko. W dolinie oczywiście, dlatego jest tak ładne. Macie Belgię, których nikt nie zna. Typowe belgijskie kanały. Podoba ci się Belgii, tak? Nie, mi się, jeśli mam wybierać ze wszystkich krajów Beneluxu, to Belgia jest number one. Bluźniej jest, tutaj przynajmniej na prowincji, bo wiadomo, jak gdzieś tam Antwerpia czy Bruksela, Gent, to może być inaczej, nie? W dużych miastach, ale tutaj na prowincji to... No i dotarliśmy na parking. Parking znajduje się 10 km od La Rochelle. Droga w zasadzie leci przez La Rochelle i potem skręcamy na taką wioskę, już nie pamiętam jak się to nazywa, ale podamy wam wszystkie namiary GPS, jak tutaj dotrzeć. Miejsce piękne. Zobaczcie, stoimy tutaj. Tam stoi parka Holendrów w małym takim samochodzie osobowym. Szefowa już robi zdjęcia, żeby przesłać nowy parking do Park Fortnite'a. Zresztą bardzo korzystamy z tego programu. On nas pomaga, ale też bardzo dużo miejsc żeśmy sami znaleźli i bardzo dużo wysyłamy do ich miejsc, tam gdzie jesteśmy. No jest przepięknie tutaj. Cisza, spokój, ptaszki. Parking jest chyba z tego co widzę oświetlony nawet. Jak będziecie z La Rochelle jechać, to będziecie mijać bardzo duże kempingi, ale płatne, też pięknie położone nad samą rzeką. W związku z tym, że nas tam specjalnie nie urządza płacenie jeszcze dodatkowo za to, żeby się przespać, tak więc... No jest cudnie, kurde, jaka jest panorama, to jest... Tak dziś będziemy spać. Na tym kończymy naszą relację z La Rochelle. Jeśli materiał pomoże ci zorganizować wycieczkę do La Rochelle lub pomoże w zorganizowaniu objazdówki po Belgii, tutaj suba lub łapkę. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas jest motywacją do tworzenia podobnych treści. Zapraszamy do kolejnego odcinka, gdzie zabierzemy was do Valzini i obejrzymy najdroższy prezent ślubny, o jakim słyszałem. Do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiamy.